Hej, siemanko, tak jak cieplutko was żegnałem, tak cieplutko was dzisiaj witam i mam nadzieję, że zapowiada się fajna zabawa, bo jesteśmy na kolejnej mapce w Human Fall Flat, platformowej gierce, w której sterujemy takim białym glutem nazwanym przez nas Mariuszkiem, w którym musimy, używając troszeczkę naszego rozumu, wykminić, jak przejść do kolejnych etapów planszy, jak wydostać się z całego tego miejsca. I przeżyć, albo umrzeć, nie wiem. W każdym razie, jesteśmy teraz na mapie zwanej Zamkiem, którą wcześniej już mogliście zobaczyć z góry. Naszym zadaniem jest to, co zawsze. My kłódki chyba kamieniem tak za bardzo nie zniszczymy, ale oczywiście próbować ją trzeba zniszczyć, bo te drzwi z całą pewnością służą do tego, żeby z nich przez nie przejść. No właśnie, o tym mówiłem, patrzcie, kłódeczka rozwalona. Wychodź tam. Serio, muszę to jeszcze wyjąć. Ale to jest tak dokładne, że muszę wyjąć pozostałości po kłódce, byku. Goń się, spadaj. I wchodzimy tam. Aha, drzwi otwierane w tą stronę, dobrze. No i patrzcie, pierwsza komnata za nami. Poszło szybciej niż myślałem. Ale ja wiem, że to jest tylko początek. Ja tą grę za dobrze znam. Posłuchajcie. To mi wygląda jak taka troszeczkę dziura, nad którą trzeba przejść. Przy pomocy na przykład tego patyka. To można spróbować wykonać. Zanieśmy go tam. Bo tu za kratami nic nie widzę. Chyba, że... mogę te kraty wyłamać, jakbym tam tego pałąka włożył. On jest taki mały, musi takie ciężkie rzeczy dźwigać. Yeah! To jest genialne teraz, nie? To jest świetne. To było świetne, dobra. Teraz zostawmy to i spróbujmy tutaj przejść. Ale to było świetne. Jest katapulta. Ja, będziemy się bawić w katapultę. Ale ja kocham tą grę. Za pomysł, za jakby... wow. Okej, zobaczmy. To są te drzwi. Otwórzmy je, nie wiem po co. Ale skoro możemy, to chcę to zrobić. To chyba była jakaś alternatywna droga przejścia tego. Czyli to jest znowu to, o czym wam mówiłem. Że twórcy gry nie zostawiają tylko jednej drogi wyjścia z każdego poziomu, ale pozwalają wam trochę myśleć, pozwalają wam, wiecie, bawić się tą grą i przechodzić ją samodzielnie. To jest super z ich strony. Wejdź tam, bo ja chcę ten łuk Stonehenge rozwalić koniecznie. Nie pytajcie czemu, po prostu mam w sobie taką małą demolkę i ona musi za wszystko dotknąć, wszystko rozwalić, sprawdzić, zniszczyć i tydy i tpy. Ale ja tego nie ruszę, ja to widzę już teraz. Ciąg. Nie ma opcji, byku. Okej, więc wróćmy sobie tam i zobaczymy, co teraz będzie. Załadować ten katapultę, ten trebusz. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale to był chyba... nie, trebusz był na strzały. Tak jest. Tylko jego chyba trzeba bardziej nakręcić, bo ja tu tak nie dosięgnę. Więc spróbujmy to zrobić. Co za szum w domu, przepraszam za te dzikie dźwięki. Nie, tylko trebusz masz kręcić. To już zostaw, mistrzu. Dobra, chyba się udało. A strzela się tym drewnianym dźwiękiem. Ale to będzie rozpiernicz teraz. No wtocz się tam, no. Jak ja do łóżka wieczorem. Cyk, elegancko, dziękuję bardzo. Teraz tak. Ognia! Czy coś? Uuu! Coś poszło nie tak. Coś mi się wydaje, że troszeczkę za bardzo go nakręciliśmy. Więc teraz impreza od nowa. Nakręcamy ten trybuż. Ja bym tam włożył kamień. A potem go podwyższy troszkę, żeby on strzelił, wiecie, troszeczkę niżej. Ciekawe, czy będzie się dało tak zrobić w ogóle, nieważne. Weźmy po prostu inny kamień. Oni wiedzieli, że tak się zrobi, że jakby każdy będzie chciał walnąć stare pety, dlatego tu dali właśnie tak dużo kamieni, nie? To jakby spokojnie, to myślę, że ten błąd popełnił każdy, nie tylko ja. Ale widzieliście, że no po prostu troszkę za mocno to poleciało, nie? Nie za koło miałeś łapać Deklu, tylko za tego drągala.
chyba że go trzeba do tyłu trochę odsunąć. Tak, i w ten sposób on walnie z tą samą siłą, bo widzę teraz, że się nie da tego odkręcić. Znaczy, że jak jest napięty, to już się go nie da ruszyć. Damy go trochę do tyłu i spróbujemy nim walnąć, tak czy tak. On tam niewiele się pomylił, nie? Tam troszeczkę za wysoko to poleciało. Ładuj. No ładuj, mówi. Walnie. Jest dobrze i chyba tam już wejdziemy, ale spróbujemy jeszcze raz walnąć. Tak wiecie, dla bezpieczeństwa, bo jak już tam pójdę, to nie chciałbym się wracać. Jezu, jak on skacze. Zresztą wszystko musi być połamane po takim odcinku. Kto cię stworzył? Nikogo tak nienawidził. Wywala go wszędzie w ogóle. Co to jest za nienaturalna gra? Ciągniesz? Dobra, naciągnięte. Teraz tak, włóżmy tam taki kamulec. Ciuf. Elegancko. Och, no ale... Wkurzę się zaraz, graj. Dobrze. Puść ten kamień już. Przyczas ci rączkę, no bardzo mi przykro. Teraz tak, do tyłu ten trebusz, czy coś tam. I ognia. No i właśnie o to chodziło. Możemy deptać tam. Dymać. Nie, dymać tam nie będzie. Tylko tak, czy tędy tam dojdziemy? Tak, raczej powinniśmy tam dojść. I zobaczcie, budujemy się do takiego dużego zamku. Zapowiada się dużo łamigłówek. Zobaczymy, bo to jakieś takie było, wiecie, coś jak przebudówka, jakaś taka, nie wiem, przedmieścia albo coś w tym stylu. Jak mi zaraz powiecie, że mogę do tego otworzyć na wejść, to się zdenerwuję, naprawdę. Znowu mnie zbejtowali twórcy gry. Po co oni to robią? To jest bezczelne, niemiłe, niefajne, ja już ich nie lubię. Najpierw ta lina, co była wcześniej, teraz to. O, pewnie się tam dało wejść. Tak obstawiam, że trzeba było zrobić coś z tym pałownikiem. Nie wiem, czy on jest prosto, ale spróbujemy. No oczywiście, że się dało. Ta ściana była w ogóle nam niepotrzebna, no super. Teraz tak. Co my tu możemy zrobić? Zróbmy to, tylko tak, jedno w jedną rączkę, dobrze. Drugie w drugą i dźwig. I jazda, jak to mówią. Prowadź to szybciej. Zuniu! To jest niesterowne. Ma tylko jedną oś. Bo tak tego nie zrobimy. Bo rozpędzić się z tym nawet nie idzie. Więc na razie to odpuśćmy. Ale może tam trzeba po tym wejść. Zobaczcie, tu są jakieś schodki. To może być to, to może o to chodzić. To już się nie będzie ruszało. Siup do góry. Elegancko. Tak jest. I tu trzeba po prostu po tym wejść. To już nawet dobrze na poszło. Jak na 8 minut nagrywek jestem w dość dobrym miejscu. Bo tam nic nie ma dookoła. Znaczy, wiecie, tam na tym. Trzeba gadać, co jest tutaj. Też nic. Dobra, czyli dalej nic nie wiemy. Ho. No bo tam jakby nie było, chyba że wiecie co, przeskoczymy sobie przez tą bramę. Taka mała dziurka i musiałeś tam wpaść, tak, świetnie. That's what she said. Świetnie. Cyk, sialala i ziup, elegancko. Tak, i teraz tak, przeskoczymy sobie tutaj. I otworzymy tą bramę, o to chodziło, po co łaziłeś dookoła i się męczyłeś. Zrobię już szeroko, bo ja coś czuję, że ten wózek, którym sobie przed chwilą tam jeździliśmy, będzie za chwilę nam potrzebny. Zapisywanie, czyli jakiś znaczący etap już zrobiliśmy. Otwórzmy ten domek, zobaczmy co tam u poddanych słychać. Ktoś ci pozwolił się zamykać? Dzięki. Kominek, a właściwie piec do wypiekania chleba chyba, z tego co pamiętam. Ale chyba on się nie rusza. Spoko, idziemy dalej. Tu. No to aż się prosi, żeby do tej wody wskoczyć, no. Sprawdźmy to, no. Czego są zapisy. Nie, do wody nie wskupujemy. Okej, w takim razie, skoro nie tam, to gdzie?
Aha, tu na górę już nie. Czy my jesteśmy w stanie przeskoczyć na drugą stronę tamtych drzwi? Chyba niezbyt. Chyba niezbyt. Spróbujmy sobie przejechać tym wózkiem do wody. Może on posłuży nam jako tratwa? Albo wiecie, coś takiego? No spróbuję w każdym razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo tak jak wam mówiłem, tutaj trzeba sprawdzić każdą, nawet najgłupszą możliwość. Bo to jest typowa taka platformówka na myślenie, gra logiczna i ja takie gry bardzo lubię. Aczkolwiek kiedy gracie w nie samemu, tak wiecie, bez nagrywania i tak dalej, to jest trochę nudno, no. A ja tak lubię pogadać do kamerki jak świr ostatni. Potem wchodzą ludzie do pokoju i się pytają, czy odwala, ugadasz do monitora. No, ale sorry, takie życie. Wieź mi tamtym. Śmygaj tam już. I jedziesz. Chyba zniknął. To chyba nie o to chodziło. Dobra, spoko. Trzeba ogarnąć coś innego. Nie tu. Nie tu. Po co my tam w ogóle weszliśmy? Co mi to dało? Czy mogę wejść na górę tego... Po tej latarni to będzie można chyba skakać, słuchajcie. Dawać ten wózek z powrotem. Muszę wejść na domek, a potem po latarniach się jakby chyba poprzemieszczać w inne miejsce. Siup. I lecisz, malina. Jaki masz jędrny tyłek, stary. Przepraszam za kater, ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jestem jeszcze w trakcie choroby i się leczę, więc mogę mówić troszkę takim głosem, wiecie. O, takim waleniowatym. Jak ja mam tu wejść? Ktoś mi tu powiedz, stary. No, tu trzeba powykręcać, bardziej to nie jest tak szybciej. To nie jest takie proste. Ale do drzwi sobie dojedziemy. Weź tam wykręć, stary. Dobra, chyba zapal... Nie! Dobra, może być. Spróbujemy się tam teraz dostać. Można było wejść kominem. Dobra, idziemy dalej. Dupa kadi. Arriva, czy coś tam. Teraz tu to samo. Wow, ta gra jest czasami tak nienaturalna, że aż straszna, naprawdę. Ale dopiero teraz widzę, o co chodziło w tych planszach, wiecie, początkowych, kiedy się uczyliśmy skakać, kiedy się uczyliśmy wspinać. Teraz bez tego byśmy sobie nie dali rady. Zobaczcie, jakie tu są olbrzymie skoki. Ja ci spadnę zaraz. Dobra, i przelazłem gdzieś dalej. Myślę, że tutaj można by było otworzyć tą kłódkę tym kamulcem. Ten kamień mnie pociągnął, to jest cięższy od niego. Dobra, jeszcze 3 razy trzeba od niego piźgnąć. O, dobra, poszło szybciej niż myślałem. Ale wiecie, otwieramy sobie ten etap, żeby nie musieć potem znowu łazić tak dookoła po tej całej wodzie. Niech to będzie otwarte, tak, jakby co. Idziemy dalej. Jest wiocha i to już mi wygląda, słuchajcie, bardziej jako takie podzamcze, wiecie, gdzie mieszkają ludzie, ale z tej bogatszej kasty. Tacy bardziej znaczący, jacyś z takimi zawodami jak kowale, jak złotnicy, jak nie zbrojarze, tylko płatnerzy. Tacy ludzie przydatni, mieszczanie tak zwani. Jeżeli ktoś grał w Gothica, to wie, że było strefa górnego i niskiego miasta, górnego i dolnego miasta. I w górnym mieście mieszkali tacy zamożni arystokraci, którzy nie robili nic, a w dolnym właśnie rzemieślnicy, którzy to miasto utrzymywali. I to mi pachnie właśnie takimi rzemieślnikami, czyli takim taką niższą stroną troszkę. Niższą strefą takiego zamku królestwa, nie? Okej, okay, tu nic nie możemy zrobić. Coś pachnie tak tym, że tu trzeba wejść. Na ten budynek, przepraszam za mój kater, ale naprawdę czuję się coraz gorzej. Ale wiecie, odcinek trzeba nagrać. To nie ma, to tamta. Złap to. Dziękuję. Patrzcie, dwuosiowy, kur. Dobrze, teraz tak, tu wykręcisz i jedziesz. Opiera się na bardzo, bardzo dużej ilości zasad fizyki, dlatego ta gra jest o tyle chyba fajna, że jakby... Wszystko da się zaplanować w oparciu o swoją wiedzę, że wiecie, to nie jest nic na spontanie, że nie da się tego przewidzieć. Aha, ale ja tam i tak chyba nie wejdę. No nie, coś mi pachnie tym.
że ja tu muszę przeprowadzić ten mniejszy wózeczek, ale spróbujmy sobie jeszcze wejść tędy. Chyba teraz to dobrze wymyśliłem, ale coś się boję, że to jakby będzie... No i spadzę wszystkiego, ale lamus. Że to będzie po prostu ślepa uliczka. Wiecie, tak, męcz się męcz, a tam i tak nic nie ma, nie? Elo twórcy. Depsi będę mówił. Depsi brzmi lepiej, bo można ich teraz ładnie obrażać, a jednocześnie o nich ładnie mówić. Chyba i tam... Nie spadamy, lorda. Dobrze. Właśnie tak masz nie spadać. Dobra. No i tutaj właśnie jest potrzebny ten wózeczek. Bo oczywiście ja tam nie doskoczę. Zostawiłem sobie ten wózek tutaj. I możemy z całą pewnością przeskoczyć dalej. Przepraszam. I możemy przeskoczyć sobie dalej, żeby pójść jakby wiecie w dalszą część areny. Tamta nie była wcale tak trudna. O Jezu, co ja mam z tym zrobić? Ja już widzę, o co chodzi. Dlaczego to jest takie trudne? Patrzcie, bednarz. Bednarz to osoba, która zajmuje się produkcją beczek. Także wiecie, moje filmy są też koedukacyjne. Warto dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, bo możecie się tu wiele nauczyć. Ja to oczywiście wiem z gier, więc tak, opłaca się. Chcecie zobaczyć smarkanie na żywo? To zobaczcie. Patrzcie, jak się smarka. Elegancko. Robicie wdech i dmuchacie nosem. Po czym znów robicie wdech. Widziałeś to kiedyś? Widziałeś? Nie widziałeś tego, że to nikt tego nie pokazywa. To jest tylko mój content. O co chodzi z tym sierpem? Co to za pałąk? Halo. Na pewno nie o to. Aczkolwiek myślę, że go tam trzeba tak czy tak zawiesić. I potem po nim, bujając się oczywiście, wskoczyć dalej. Więc jeszcze raz, elegancko, cyk. Nieść go tam. Jezu, to było dziwne, ale się udało. Ja to zrobiłem kompletnie na spontanie. Ale mi się podoba. Kocham tą grę. I na plerki. To było świetne. Czyli wiecie, trzeba było razem z tym skoczyć. Spoko. To mi się podobało. To było fajne. To się nie odwraca. Coś czuję, że tym sierpem trzeba teraz tam sięgnąć i zdjąć tą deseczkę na dół. Ciulik. Pena tam się odwróć. O! Już prawie się dygło, no. Do it again, bro. Do it again. Fajne jest to, że te rzeczy się automatycznie same prostują. Bez tego tam nie poradził. Wiecie, odwraca się to postacią znowu i jakby dźwigać te całe kije. To jest fajne w tym, że jakby... Dlaczego ty mi tutaj nie chcesz ten? Dźwigaj mi to. Że jest to trochę uproszczone, mimo tego, że jest grą platformową, powinna być łatwa. To jeszcze i tak dają wam wskazówki i pomagają we wszystkim. Też czuję, że nawet jakby tą deskę źle ściągnął, to i tak będzie się to dało wszystko przejść, nie? Zsuń się. Dobra, padło. Padłeś, powstań, power it. O co chodzi z tym kamieniem? Pewnie mam to powiedz, tak? I to wciągnąć na górę. To zróbmy tak. To była najdłuższa przerwa chyba, jaką kiedykolwiek robiłem w montażu. Trwało około 20 minut, dlatego że zrobić to, co zrobiłem tutaj, naprawdę nie było prosto. Bo trzeba było zrestartować wszystkie przedmioty, żeby pojawiły się w miejscach, gdzie były wcześniej, i ustawić się w taki sposób, czyli hakiem ściągnąć deskę, potem odwrócić kamień o 90 stopni, położyć na nim deskę, podnieść go do góry, wejść po nim, co też nie było proste, bo zajęło mi jakieś 6 prób, bo on się cały czas zgibie, co widzieliście wcześniej. W każdym razie, nie martwimy się, nie przejmujemy, idziemy dalej. Mam nadzieję, że już niedługo będzie koniec, bo nie ukrywam, że mnie to trochę irytuje takie granie.
ale zamek jest jednym z bardziej wymagających poziomów. No i niestety będzie to odcinek długi, bardzo was przepraszam, ale nie chcę tego dzielić na części, dlatego że jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał sobie w tą gierkę zagrać, powiedzmy poszukać poradnika jak to przejść, to kliknie i będzie miał wszystko pod jednym adresem, wiecie, nie będzie musiał szukać, skakać, nie wiadomo czego robić, a jest to wygodne, myślę, przede wszystkim wygodne i jakby okej z mojej strony. Nieważne, patrzcie, mamy tą beczkę od tego ciulika, ta beczka się tam stoczy. Knockout, to był knockout. Teraz się stoczy? Nie. Teraz spróbujemy tak przewrócić na boczek, żeby ona się być tak turlała, tak jak to beczka, jak w każdej gierce platformowej coś, co was zabija. No, ale to jest nienormalne, patrzcie, przetoczyłem ją na jedną stronę, to się na drugą podniosła. Ale wiecie co, jakby bycie bednarzem chyba też nie jest jakoś super łatwe, bo zobaczcie, jak te dyski muszą być wygięte, żeby nie pękły, żeby to było wszystko idealnie. Więc jakby bednarze, jeżeli oglądacie, to szacun dla was. Nie, tak nie miało być. Nie. Znowu mam wyjść do góry. No dobra, no to elemento, do góry wchodzimy. Już mniej więcej wiem, o co chodzi, tylko trzeba tą beczkę tam ładnie puścić z tej górki. I powinna siąść. Powinna siąść, bo to jest wszystko... Wiecie, ta gra ma to do siebie, że ma naprawdę proste i logiczne pomysły. O, właśnie tak, jak ten. Tylko teraz tak, co mi to dało? Już chyba widzę co. Ma proste i logiczne pomysły, tylko problem pojawia się w momencie, w którym trzeba je wykonać i zrealizować, kiedy fizyka gry okropnie przeszkadza w tym, żeby coś zrobić, co wydaje się banalnie proste, jak na przykład właśnie wejście po kamieniu, który jest tam podłączony do jakiegoś mechanizmu, jak było w poprzedniej przeszkodzie, nie? Niby proste, wymyśliliśmy to naprawdę szybko, no i okazało, że ten kamień nie będzie współpracował i elo, koniec, nie? Dobra, ustaw tam beczułę, tak? Elegancko. I wejdź po niej. Widzicie, pomysł mam znowu super, a pewnie zaraz coś się spierdzieli. Nie? Ej, nie może być. Tyku. No, wiedziałem, że się spierdzieli. Bo był za ciężki z tyłu. I bardziej ciężki niż z przodu. Nieważne, hop sobie do góry. Kolejny schodeczek. Co, mam teraz tam wejść? Tam byliśmy, więc chyba. I tak by dochodziło. I tam. To spinaj się tam, morda. Tu już byliśmy. Pewnie trzeba wejść tutaj i na ten spodeczek. No dobra. Widzicie, znowu to jest mega intuicyjne. Ale ja już widzę, jak ledzę na dół, nie? Dobrze, to nawet się teraz ładnie zapałem. Czyli teraz idziemy po ruinach wieży. Trzymaj się, ci spadnę teraz. Wykłęłeś mi teraz spadł, ja bym się nie darował. Puściłeś się? Dobrze. Dobrze, wstań, wstań, stary. Nie spadamy, co? Jezu, wszedł tam, dobra. Dowalił się tam, możemy iść dalej. Okej. Kołowrotek, liny, mechanizm. Otwierana brama na pewno. Bo jest mechanizm koło bramy. Nie zamyka się sam, to już plusik. Ale cóż, nie na maksa, bo nie wiadomo, co będziemy musieli tą bramą przepchnąć. Ale tak właśnie coraz bardziej jeszcze staram się patrzeć. Ale nie, on się chyba sam nie zamyka na dół. Jezuniu, czy to koniec poziomu? Nie, to nie, o nie. Jeszcze młyn został, zobaczcie. Ale to chyba będzie już ostatnia przeszkoda. Boże, 43 minuty nagrania. Ja wiem oczywiście, że wy macie to krótsze, bo ja to wszystko montuję, renderuję. Ale masakra. Dobra, złapię tego drągala teraz. I ściągnij tą latarnię. To akurat jest... proste i w miarę intuicyjne. Nie, i zepsuję tą latarnię? Nie, strasznie mordo. Aczkolwiek trzeba się chyba rozbujać i gdzieś wskoczyć. Tylko jeszcze nie rozgryzłem tego, gdzie mam to zrobić. No cóż, no, ale złapać latarnię mogę. Nie, o Boże, nie. Ale latarnia już wisi, także chyba jest plus. No idzie tam, nie mdlemy,
Idziemy. Okej, spróbujmy tam i przeskoczmy sobie w tamte miejsce. No i możemy się bujać. Jak już się złapaliśmy tego, to już potem idzie, nie? To już zauważyliście, że jakby to jest nawet proste. Spoko, i bój, i się puszczamy teraz, nie? Tak jest, idealnie. Idziemy teraz do tego młyna, a potem pewnie z młyna będziemy jakąś liną się musieli przetransportować w inne miejsce. Ale będziemy tak mieć, jak tam dojdziemy. Na razie... Wejdź tam. Nie denerwuj, Petrusia. Wejdź tam. Jest beczka, dobra. Będę pamiętał, że to jest beczka. Jakby nam się miało do czegoś przydać, to będziemy po nią wracać. A teraz chodźmy do młyna. Pewnie na samą jego górę, żeby zjechać po linie. Bo tak z tego, co widziałem, tak to właśnie wyglądało. Im więcej mówię, tym większy mam katar. Bycie youtuberem jest ciężkie. Serio. Musicie dać łapkę w górę, to wtedy będę miał odetkany jeden nos. Znaczy jedno ucho i nos też w sumie. A za drugą łapkę też w ogóle będę taki zdrowy. O Boże, ja mam na tym latać. Czy go pogrzyło? Hoho, nie mogę. Chyba nie o to chodziło. Dobra, nie. A jeśli o to, to co? Miało mnie to wyrzucić w którą stronę? Tam? Tam już byliśmy. Musiałbym mnie wyrzucić tam na ten domek. Ale ja chyba chciałem się dostać w tamto miejsce. No i spróbujemy. Świergotaj. Musimy kółeczko zrobić, a potem się puszczamy i lecimy na tą kłodę. Ale to będzie ciężki upadek. Już mi go szkoda, nie? Boże, nie zabiłem się, żyję i w ogóle wszystko jest dobrze. Okej, okay, czyli młyn mamy z głowy. Tak. Dobra. I co? I został kolejny domek kowala. Zobaczcie, i madło tutaj stoi. Jakieś dziwne, ciężkie madło. Nieważne. Tam jest ściana do rozwalenia, z tego co widzę. Wejdźmy tutaj. A tu nic nie ma. Dobra. Wystrój domków zawalili, jeśli chodzi o twórców. Ale tam coś jest. Czekajcie. Chyba zaczynam kminić, o co chodzi. Tu trzeba zrobić taką katapultę troszkę. Bo to nie jest ściana do rozwalenia, tylko do przeskoczenia. To będzie chyba... Zobaczcie, znowu mam pomysł, nie? Powtarzam cały czas to, co mówiłem wcześniej, czyli... że... Pomysł to jest połowa sukcesu, bo wykonanie to jest masakra. Zobaczcie, ja już widzę, że będzie źle z tym. Nie? Ja już widzę, że będzie problem. Okej, okay, idziemy teraz po defę. Powinno nam wystarczyć. Zobaczymy tylko, jak ja mam to imadło jakby rzucić tam. Chyba, że my sobie z tego mostek zrobimy. Tak, to będzie do zrobienia. To jest lepsza opcja. Dobra, musimy to najpierw zanieść imadło. Że ciężka opcja. O Jezus. To jest na 100 dniego cięższe. To nie ma innej opcji. Z jakiejś jaskini musimy zaraz rozmawiać. Okej. Dobra. Aha, do jaskini nie wejdziemy, bo tam się nie da wejść. Czyli będzie było trzeba tam wejść z młyna. Ale olewam to, naprawdę 40-minutowy odcinek to jakby jest wystarczający argument, żeby kończyć to szybciej niż trzeba. Idziemy dalej. Kurczę. Kręć mi tym mówię. A tak tego nie zrobimy. Wyprostujmy to najpierw. O to chodziło. O co chodzi? O to chodzi. O, i teraz to nałóżmy po prostu. Teraz powinno się udać. Tak, to jest lekkie i on to podniesie. No i elegancko, patrzcie. To już leży. Teraz to troszeczkę popchać. I przyłożyć na końcu imadło i powinna to być taka, wiecie, prościutka droga, żeby przez ten taki betonocement przejść. Ale chyba nie będzie taka prościutka. Oj, chyba nie będzie.
nie będzie prościutka. Chociaż już jest troszkę lepiej, zobaczcie. Ta deska musi być troszkę wyżej, bo ja tam fizycznie nie jestem w stanie skoczyć później. Nie, iż tego już było tak fajnie. Dlaczego musiałem wszystko spierniczyć? Hej to. O, już jest lepiej. Teraz przyłożyć to imadłem. O Boże, jak on to tam doniósł? On przecież... On nie jest przygotowany na takie dźwiganie. Ja widzę, jak mu potem będą zakwasy wyskakiwać. Także jakby nie było długo odcinków, znaczy, że nasz ziomek nie żyje. Dawaj. Nie? Dobra, no to dookoła. Tak. Leży. Jest dobrze, leży. Udało się chyba. Patrzcie. Jeszcze się nie udało. Ale ja się nie poddaję. Tak, udało się. Okej, zapisywanie. Coś mi pachnie, że to będzie ostatnią taką zagadką. Bo zobaczcie. Tu jest jakieś takie dziwne coś. Nie, tam chyba nie doskoczymy. Nie, tam zdecydowanie nie doskoczymy. Chyba, że doskoczymy, tylko ja tylko po prostu jeszcze nie umiem zrobić. Ale inaczej, jakby to można było ogarnąć? Najbardziej podoba mi się skok z wiatraka, nie? To było chyba najfajniejsze w tej części. Dobra, tam. Wiaderko. Myśl. Może to się da otworzyć jakoś, zobaczcie. Tylko muszę z tego zejść. Nie ziemię, tylko klapy. Nie muszę tam wchodzić, prawda? Ja nie chcę znowu. Jezu, to jest jeszcze większa część niż to było wcześniej. O matko. Dobra, no to ziom tam, nie? Eloi. Patrzcie, jaki on. Ty już zmienił kolor. Co za typiarz. No nic, wyreptamy. Zobaczymy, co, gdzie nas to zaniesie. On zmienił kolor? Nie, dobra, to po prostu był taki, wiecie, promyk słońca. Ta kolumna wygląda tak, jakbym mógł ją zniszczyć. A to mi się już podoba. Bo jak mówiłem wcześniej, ja uwielbiam niszczyć. Nie. Byku. Tu się tego złap. Ale to chyba jest trochę za ciężkie jak dla mnie. Dobra, jeszcze jedna próba. To nawet nie chcę drgnąć, zobaczcie. Jakby to chyba jest troszkę za dużo na tego bohatera jeszcze. Wejdźmy tu, teraz tu i zobaczmy, co teraz się da zrobić. Bo jesteśmy troszkę wyżej. To wygląda jak półeczka skalna. Nic, wejdźmy sobie jeszcze wyżej, bo coś czuję, że i tak mamy za mało siły, żeby to w ogóle się do tego zabierać. Tam jest kamień, o właśnie, i to kamienie po prostu trzeba zrobić. No i ja to rozumiem. To jest jakby, to popieram. Toż mi ten głos. Leć maleńka. No i oto ho. Przerwał w ten kant. Boże, przecież on ma takie obrażenie, że on nie powinien żyć. On jeszcze takie kamienie przetacza. Spoko. Idziemy dalej. Siel. Co to było? To się ruszało. Ale w szoku teraz byłem. Co jest? Dobra, aha, bo tu jeszcze jest arena, której nie odwiedziliśmy. Faktycznie. Tak mi... O! I moja katapulta. Tylko nie mam za bardzo z czego strzelać. Może mam wystrzelić samego siebie. Aha, to może być to. Tu żadnych kamieni nie widzę. Tylko jeden. Ale ja tam chyba nawet nie doskoczę. No nie, nie ma opcji, żeby tam skoczył, więc nawet nie będziemy próbować. Tu jest jakieś drzewo. Weźmy sobie tam. Zobaczymy, co tam się znajduje. Aczkolwiek jakby tak minie, czy... Wejdź tam. Czy po prostu nie musimy tam sami wejść do tej katapulty, nie? I się wystrzelić.
To by miało jakby sens. Nie wchodzę tam, pierniczę. Nie wejdę. Nie zmylicie mnie, głupi twórcy. Może kontakt przyżnie w to, no to będzie lepiej. Nie wiem. Dobra. No, dajesz jeszcze ząbek, co? Tak jest. Okej, chyba jest max. Mam tam doskoczyć, czy... Gdzie ja mam się teleportnąć? Dobra, mistrzu, działaj. O shit. Ooo, to wykminiłem. Nie no, ja to jestem normalnie Luke Skywalker. Baby. Dobra, no i patrzcie, mamy wejście do kolejnej komnaty. Aha, i my się musimy znów tam wystrzelić, tak? Tylko teraz ustawić katapultę dużo dalej, bo ja tam i tak nie wejdę. Ciągnę. Wycelować tym. No i elegancka. Dobra, stój. Kręcimy, nie śpimy. Elegancko. Wkręć się w tą zębatkę, ale ma być nakręcona. Nie interesuje mnie, jak to zrobisz, stary. Dobra, teraz w dół i w górę. Hops. Dobra, jest max. Próbuj. Siup. Źle wycelowane. Musimy go troszkę skorygować, bo on wali za bardzo w lewo. Zaraz to się naprawi. Tylko tak. On wali. Czekajcie, gdzie on ma jakiś celownik? Tam, no faktycznie jest troszkę za bardzo. Teraz będzie za bardzo w prawo. No dobra, spróbujmy teraz, tak czy tak. Jest ustawiona troszkę inaczej, więc powinno być dużo lepiej. A jak coś, to się ją zrobi jeszcze raz, nie? On ma wykręcony bark. Naprawdę. Cyk. Nie, nie przesuwam tego tak. Wejdź i ładuj. I bum. O nie, tylko jedną ręką się chwyciłem. Aż było tak dobrze. Ona jedna ręka się podciągnie, nie ma siły. O, a jednak, dobra, udało się. Weszliśmy tutaj. Co to za znak? Co? A, no dobra. Koniec planszy. Najdłuższy odcinek ever. Godzina nagrania. Renderowanie mnie czeka tyle, że chyba spuchnę. W każdym razie. A tu jest jakiś kolejny etap, kolejna fabryka, kolejne coś. Nie dzisiaj, słuchajcie. Ja sobie robię przerwę od Human Full Flata, a was zapraszam na kolejny odcinek, który będzie kolejnym razem, nie wiem którym. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Jak tak, to łapka w górę. Jak nie, to łapka w dół. Jak tak, to komentarz. Jak nie, to nie komentarz. Koniec pierdzielenia. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.